i witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj wracam do tematyki drogeryjnych kosmetyków, także porozmawiamy sobie o niskiej cenie, a świetnej jakości, ponieważ podsumuję wam moją kurację z witaminą C i podkręcimy to wszystko jeszcze kolejną ampułką, która również jest energetyzująca, leciutka i fajnie się nadaje również pod make-up i będzie dużo pielęgnacji ciała, ponieważ odkryłam nowy balsam marki Apis, który przepięknie pachnie, a jak wiecie, oni mają cudowne zapachy i faktycznie w ciągu dnia nam umilają czas. Będzie również coś pod prysznic i to jest nowość marki Nakomi o smaku melona. I to jest, słuchajcie, taki fajny, odświeżający zapach teraz już na wiosnę, więc zmieniamy troszeczkę pielęgnację, porozmawiamy sobie o rozświetlającym olejku do ciała i wypilingujemy ciało również cudownym kosmetykiem od polskiej marki. Także będzie dużo perełek. No i mam nadzieję, że witamina C, szereg fantastycznych olejków podkręcą działanie drogeryjnych kosmetyków, także subskrybujcie kanał i zaczynam. Może zacznę od tego, dlaczego warto w ogóle stosować witaminę C. Myślę, że również poświęcę temu tematowi osobny film na kanale, ponieważ jest niezwykle wartościowe, żeby przejrzeć przede wszystkim produkty bogate w witaminę C, ale jednocześnie posłuchać troszeczkę więcej o magicznym działaniu tego składniku. Natomiast w takim wielkim skrócie pigułka dzisiaj. Witamina C przepięknie rozświetla. Jest to silny antyoksydant, który przede wszystkim uczestniczy w syntezie kolagenu i elastyny, więc jednocześnie suplementując witaminę C i nakładając ją powierzchniowo na skórę, bardzo ładnie ją rozświetlamy, wygładzamy i faktycznie ujędrniamy. Długofalowe używanie witaminy C naprawdę wpływa na młodzieńczy wygląd naszej skóry, więc warto korzystać z takich produktów. Dlatego wcześniej wam pokazywałam w drogeryjnym makijażu, który tutaj możecie zobaczyć, że wtłaczam sobie ampułkę przy pomocy jonoforezy. To jest jedna z funkcji kawitacji, tak naprawdę urządzenia do wykonywania kawitacji, ponieważ macie trzy tryby, więc możecie oczyścić skórę twarzy, wtłoczyć ampułkę, wasze ulubione serum, a następnie na przykład skorzystać z kolejnego trybu liftingującego skórę. A to jest jeden, słuchajcie, z patentów. Tak naprawdę go odkryłam całkiem przypadkiem, ponieważ ostatnio jakoś lubię tą kawitację, ona tak fajnie odświeża, wygładza, skoro i faktycznie widzę po prostu efekt na mojej buzi przynajmniej, takiego oczyszczenia, wygładzenia i faktycznie wypielęgnowania. Więc korzystam z tych trybów podczas wykonywania takiego zabiegu. No i skoro, a wiem, że już większość z was ma takie mini urządzenia do wykonywania kawitacji, również na kobiety też są, czasami można zobaczyć w bardzo okazyjnej cenie takie urządzenia, które są niezwykle proste, jeżeli chodzi o korzystanie z nich, to po prostu wtłaczałam sobie tą ampułkę. Stwierdziłam, że skoro to jest shot energetyczny, to ja po prostu skorzystam i tak będę korzystać z tego kosmetyku. To są, słuchajcie, takie ampułki, ja już w ogóle mam drugie, słuchajcie, w zapasie, a to właśnie skończyłam, także tutaj mamy 5 ampułek z witaminą C, 12%, ale stwierdziłam, że po prostu sobie domówię, bo wiem, że mi wykupicie. Tak zawsze jest, słuchajcie, jak coś wam polecę takiego naprawdę świetnego, to później tego nie ma. Dziewczyny za kobiece mi często piszą, że no za chwilkę będzie, tak, że już dla osób, które są zainteresowane albo nie zdążyły, to za chwilę będzie asortyment uzupełniony, więc te ampułki są jeszcze na stanie z tego, co widziałam, więc sobie zamówcie, bo naprawdę dla mnie, słuchajcie, odkrycie. To są tak fantastyczne jakości produkty, bardzo ładnie rozświetlają, duże stężenie witaminy C i faktycznie nawet tak kładając, po prostu wklepując opuszkami, bardzo ładnie ona penetruje naszą skórę, a jak wiecie, witamina C no daje taki fantastyczny glow. Także ja te ampułki wam niezwykle polecam, one są bardzo leciutkie, więc pod makijaż, pod filtr naprawdę świetnie wam zadziałają, a przede wszystkim wygładzą skórę i to zaraz było widać po aplikacji, także mówię, w drogeryjnym makijażu dwa tygodnie temu, który wam wrzucałam, no po prostu możecie zobaczyć ten produkt w akcji. Tutaj mamy dodatkowo kwas hialuronowy i pantenol, które bardzo ładnie łagodzą skórę, a jak wiecie, im więcej kwasu hialuronowego w naszej pielęgnacji, tym skóra jest lepiej nawilżona. Tylko pamiętajcie, że bogate produkty witaminy C i kwas hialuronowy należy przykryć właśnie czy filtrem, czy olejkami, żeby po prostu nie odparowały nam, ale ciutkie kosmetyki, najczęściej sera ampułki, są bardzo skoncentrowane, więc mają dużo składników aktywnych, ale potrafią szybko wyparować naszej skóry, także aby zapobiec temu odparowaniu, po prostu tworzymy taki płaszcz ochronny w postaci olejku czy też filtra, takie substancje zabezpieczające, więc to jest taki kolejny trik. Mam nadzieję, że dzięki takim filmom coraz więcej się dowiadujecie i tak mimochodem wam przemycam kroki w pielęgnacji, które warto stosować, no i też jednocześnie triki pielęgnacyjne. Przeglądając na bieżąco na Ekobiece i markę Essence, możemy oczywiście dostrzec naprawdę ciekawe nowości, bo i pojawiają się maski na usta, nowe bronzery, rozświetlacze, róże, dużo produktów do ust, ale mnie na przykład zaciekawił ten sztyft nawilżający pod oczy. Natomiast chciałam wam jeszcze zwrócić uwagę
na produkt, który za chwilkę Wam omówię, czyli tą ampułkę energetyzującą, że nawet skład jest, słuchajcie, przetłumaczony po polsku. Tutaj pojawia się woda kwiatowa, mamy hialuronian sodowy i oczywiście kwas mlekowy, który w stężeniu do 10% ma działanie nawilżające. I to jest, słuchajcie, produkt, który przede wszystkim rozświetla, ale mnie się podoba w nim taka substancja nawilżająca pod makijaż. Ja takie bardzo lubię. To też jest świetny kosmetyk, który przewodzi prądy, więc możecie sobie zrobić na przykład lifting. Bardzo dużo pytań się pojawia o takie właśnie kosmetyki, także im lżejsza formuła, taka żelowo-wodna, tym lepiej przewodzi te prądy. Musicie sobie dodać kropelkę olejku, żeby ewentualnie podkręcić działanie również pielęgnacji wieczornej. Ja wiem, że takie kombinacje też lubicie. I to jest, słuchajcie, ampułka, która po prostu tutaj naciskana, wydobywa się z opakowania, ma bardzo leciutką konsystencję, ma taki delikatnie energetyzujący zapach, troszkę pomarańczowy, jak sok pomarańczowy, słuchajcie, jak taki koncentrat dosłownie pomidorowy, bardzo czuć pomarańcze, ale jest to delikatny zapach, on tak naprawdę po rozpracowaniu na skórze w ogóle nie jest odczuwalny, także na skórze Wam nie pachnie, tak jak, nie wiem, Misha Imperfect Cover. Tutaj mamy stężenie 2% witaminy C, co nie oznacza, że to jest stężenie niskie, bo możecie się przekonać o tym, korzystając z serum marki Senar, że tam nie ma dużego stężenia witaminy C, a jest niezwykle skuteczny. Troszeczkę w tych topach wiedzy było, więc teraz przejdziemy do takiego spa, troszeczkę przyjemności dla ciała. Słuchajcie, odkryłam bardzo fajne produkty marki Nakomi, zresztą oni cały czas mnie czymś zaskakują. To jest taka marka, która ma naprawdę fajne jakości produkty i też dobre mi składają, bo słuchajcie, marka Nakomi generalnie, ja nie wiem jak to wyglądało wcześniej, ale teraz naprawdę zaskakuje przede wszystkim i rozwiązaniami, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, bo ma na przykład dla mnie też fajne odpowiedniki troszkę produktów w kierunku Basic Lab i to zauważy wielu kosmetologów, że gdzieś tam po drodze te składy są niezwykle tożsame, więc Nakomi próbuje nam przemycić troszkę tańszą pielęgnację, bo już trochę narzekacie na niektóre marki, że no, ceny wywindowane są w górę. Ja to też na bieżąco obserwuję, także tym bardziej się cieszę, że marka Nakomi trzyma te dobre ceny, no bo faktycznie patrząc na rynek, ceny wzrosły, więc fajnie jak mamy troszkę tańszą markę drogeryjną i naprawdę na wyciągnięcie ręki macie taki dosłownie asortyment, a jak wiecie, do pielęgnacji ciała, to ja markę Nakomi na bieżąco używam i lubię zarówno czarne masło do pielęgnacji skóry, ciała, i wiecie, że taki glow pozostaje, więc często mnie podpytujecie o te czarne mydła. No i mamy żel pod prysznic o zapachu melona, to jest taki pink pudding troszeczkę. Żel pod prysznic to jest, mamy tutaj smoczy owoc i melon i powiem Wam tak, to pachnie lekko kwaśno, słodko, ma taki fajny, odświeżający zapach. Mamy różne połączenia, jeżeli chodzi o te żele pod prysznic. Nie wiem, czy są 3 czy 4 rodzaje, ale powiem Wam tak, fantastycznie myję ogólnie skórę i nawet Ksafcio z niego korzysta. On zawsze, słuchajcie, rączkę wyciąga, żeby mu nalać, więc ja się absolutnie nie boję, że mu to przesuszy skórę. On wszystkie żele, które my używamy, tak naprawdę sam używa. Tutaj mamy też prebiotyki, które chronią na bieżąco nasz mikrobiom skóry i to jest też bardzo ważne, żeby sięgać właśnie po takie produkty, ponieważ skóra się przesusza. Te wszystkie czynniki zewnętrzne, które nas atakują, no generalnie gdzieś tam odczuwalne są, słuchajcie, no nawet, nie wiem, ten wiatr, czynniki zewnętrzne typu słońce przesusza naszą skórę na bieżąco, także warto naprawdę się chronić, warto zabezpieczyć tę skórę olejkami, także mamy już, słuchajcie, umytą skórę ciała, więc przejdziemy do peelingu, słuchajcie, teraz jest sezon na samopalacze, balsam brązujący, a jak wiecie, dobrze wypeelingowana skóra nie ma plam, zacieków i smug, także pokażę Wam coś, co myślę, że Was bardzo zainteresuje, bo czasem jest tak, że po peelingu chcecie, żeby ta skóra odpoczęła, była tak natłuszczona, zabezpieczona, żeby miała dużo olejów, a jak wiecie, skóra bardzo lubi olejki, więc pokażę Wam ciało cud. To jest, słuchajcie, peeling, który jest bogaty w oleje, notabene ma bardzo ładne opakowania i tutaj jest wszystko opisane. To jest odżywczy, drobnoziarnisty peeling solny, taki chyba najbardziej lubię, który chroni skórę przed zanieczyszczeniami, usuwa je przede wszystkim ze skóry i obumarłe komórki naskórka, mieszanka bogatego w witaminy i minerały masła shea oraz naturalnych olejków. No i tutaj mamy wyszczególnione. Mamy olej z awokado, który ma dużą zawartość witaminy A, witaminy z grupy B oraz lipidów. Wnika w głębsze warstwy skóry, czyli ją pielęgnuje. Mamy olej ze słodkich migdałów i tutaj mamy witaminy A, B i D. Oraz pojawia się masło shea, które powstaje z procesu wytwarzania orzechów masłosza. Parka. Jest źródłem witaminy E i F, no i olejki eteryczne z lawendy, bergamotki i mandarynki. No i powiem Wam szczerze, że tutaj wszystko jest wyczuwalne. Wyczuwalne są te masła, oleje, to jest taki naprawdę bogaty, odżywczy, taki peeling w zasadzie, bo tutaj na przykład, słuchajcie, jak tak sobie patrzycie, to macie jedynkę, trójkę, tak jakby kroki pielęgnacyjne. I powiem Wam, tutaj jest tak wyczuwalna lawenda, ja bardzo lubię.
To jest, słuchajcie, jest taki podobny zapach do Wooden Spoon. Wooden Spoon, słuchajcie, miał takie super masła i to pachnie tak samo. W ogóle już zużyłam, słuchajcie, część tego peelingu, jest fantastyczny, tak przepięknie natłuszcza to ciało, tak peelinguje, bo te ziarna są takie grube, a jednocześnie dobrze zmielone, jeżeli chodzi o sól. Także mamy, słuchajcie, umytą buzię, umytą, no buzię też, umytą skórę ciała, czyli jest żel, peeling i mamy, słuchajcie, tutaj tak naprawdę dwa produkty do wyboru. Balsam taki na co dzień i olejek możecie stosować na przykład na noc. Więc teraz Wam pokażę produkt marki Apis. To jest Rose Madame, rozświetlający balsam do ciała. I to jest, słuchajcie, taki balsam, który pachnie po prostu perfumami, takimi luksusowymi. Ja muszę Wam powiedzieć, że ja po prostu absolutnie kocham takie balsamy. I to jest, słuchajcie, taki kosmetyk, który ma typową, leciutką konsystencję balsamu, który przepięknie pachnie perfumami, takimi luksusowymi, bardzo kobiecymi w ogóle i one są takie, no na co dzień super. Powiem Wam, że też ładnie pachnie ciało, jak się troszeczkę nagrzeje, więc jak zdejmiecie kurtkę, to później jesteście trochę w tych oparach tego balsamu, ale to jest niezwykle przyjemne, ja przynajmniej lubię, jak mi towarzyszą zapachy, także... I on, słuchajcie, faktycznie, widzicie, taka łuna jest. Na ciele ona się bardzo długo utrzymuje. To nie są takie chamskie drobinki, zobaczcie. Tutaj się nic takiego nie mieni, nie mienią się moje dłonie, także ja nie lubię takiego efektu, bo gdzieś tam się sypę później, jak to ciało wyschnie od tego olejku, z tymi drobinkami wszędzie. Także gdzie nie usiądę, to te drobinki są, a tutaj jest taki efekt po prostu takiej rozświetlonej skóry, ale to też nie jest taka, wiecie, tafla, więc to nie wygląda tak na co dzień troszeczkę... nie ma takiego przesadzonego efektu. I na koniec pokażę Wam taką najnowszą perełkę, którą odkryłam i testuję już, słuchajcie, od dłuższego czasu, ale ja mam wrażenie, że po prostu końca nie widać, bo już tyle razy, ile go aplikowałam, ale to może dlatego, że, słuchajcie, to jest taka lejąca się konsystencja. To jest, słuchajcie, ciało Cud Verbena, olejek do ciała z drobinkami rozświetlającymi, no i tutaj, słuchajcie, też drobinek jest troszeczkę więcej. Tutaj macie taki efekt prawie, że satyny na skórze, natomiast to nie są takie chamskie te drobinki. Słuchajcie, balsam delikatnie mam wrażenie, że koloryzuje skórę, bo jest tak delikatnie opalizująca. Ona ma taki ładny koloryt, ale to nie jest efekt bronzera, absolutnie tutaj nie uzyskacie efekt samoopalacza. To jest naturalny olejek z olejkami eterycznymi, 99% składników pochodzenia naturalnego. No i kilka kropelek wystarczy dosłownie, żeby tak osmagać się dosłownie tym produktem. Mamy olej z pestek malin i zobaczcie, to jest też bardzo fajne, że tutaj macie wyszczególnione wszystkie składniki. On jest pozyskiwany metodą tłoczenia na zimno, która pozwala zachować właściwości właśnie pestek malin, pełne antyoksydantów. Mamy, słuchajcie, olej z maku i to jest, słuchajcie, mnie zawsze zaskakuje połączenie niektórych olejków, których do tej pory nie znałam. Mak polny występuje na terenie całej Polski, ze względu na swoje bogate właściwości wykorzystuje się go zarówno w kosmetyce, jak i farmacji. Jest bogaty w witaminę A, C i E. Olej z marchwi, no to jak wiecie, bardzo ładnie wyrównuje koloryt skóry. Moim zdaniem świetnie działa na przykład w olejku marki Koi, tym dwufazowym, bo faktycznie bardzo ładnie wyrównuje koloryt. Jest źródłem witaminy B i E i olejek eteryczny z werbeny. I słuchajcie, jak otworzycie ten olejek, ja Wam pokażę go, jak on, słuchajcie, działa. Dosłownie kilka kropel sobie wylewamy na skórę i zobaczcie. On tak też mokro fajnie na początku wygląda. To jest taki jakby trochę suchy olejek, mam wrażenie. I zobaczcie. No on daje trochę większy glow niż Apis. Ale to jest olejek, słuchajcie. To może być fajne na wyjścia, na jakieś wieczory. Gdzie zbliżają się wakacje. Ale przede wszystkim on przepięknie pachnie werbeną. To nie jest cytryna, to jest werbena. Werbena zupełnie inaczej pachnie. Ona tak jest bardziej bogata w różne zapachy naraz. Pachnie cytrusowa, ale werbena ma jeszcze taki jakby... taką nutę olejku eterycznego, ale takiego głębszego. No, to jest fantastyczny zapach, ona w ogóle energetyzuje, także jak sobie nawet tutaj troszeczkę na dekor nałożycie tego rozświetlającego olejku, to fajnie to będzie wyglądać również tak na co dzień, ponieważ my teraz nosimy troszeczkę więcej dekoldów, topów. No ja, słuchajcie, zawsze tego rozświetlacza troszeczkę mam więcej. Ja uwielbiam taki efekt zdrowej skóry, także myślę, że ten olejek Wam się naprawdę spodobał. On przepięknie w ogóle pachnie. Ja go sobie najczęściej teraz, słuchajcie, używam na dekolt i na ręce, ponieważ często chodzę w krótkim rękawku, albo mam odsłonięty, na przykład ja sobie tak podwijam swetry. I tutaj zobaczcie, ten glow jest tak fajnie widoczny. No przepięknie to wygląda, także wyrównam sobie, bo lecimy na zakupy. Ja powiem Wam, że ja taki efekt lubię, bo skóra wygląda po prostu na taką wypoczętą, wypielęgnowaną. Także ja tak naprawdę
Bardzo Was zachęcam do tego, żeby się na bieżąco rozpieszać i naprawdę od wielkiego dzwonu nie trzeba sobie kupować pielęgnacji, tylko tak na co dzień, w fajnych, drogeryjnych cenach, więc to jest taki motyw przewodni, słuchajcie, wielu moich filmów, żeby na co dzień sobie dostarczać odrobinę pielęgnacji, tej energii, poćwiczyć, wypocząć, zjeść dobrze, napić się wody, spirulina, kolagen i słuchajcie, do przodu, dziewczyny, macie naprawdę wtedy fantastyczny dzień, a ta pielęgnacja nie jest droga, także zaglądajcie do linków na dole. Ja Was oczywiście odsyłam do e-kobiecej. No i co, kolejny udany film z perełkami, także subskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagram, się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!